Wiecie, to są takie bzdury. Przecież teraz w ten tych olimpiadzie, co oni robią? Facet chłopie leje babę, bo się uważa za babę. Nie istnieje taki koncept wolności, jaki ci wciśnęli. Słuchaj, to jest bardzo ważne to, co teraz do ciebie mówię. Nie ma takiego czegoś, że ty się rodzisz jako ne neutron sobie lata. Neutron jestem, neutralny, neutron. On tak lata. Nie ma neutronów. Tam jest albo diabotron, albo boskotron. Rzymian 6,20. Kiedy byliście bowiem niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Teraz zaś po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcanie, a końcem tego życie wieczne. Czy słyszycie, co ja czytam? Byliście bowiem niewolnikami grzechu. Ty nigdy nie byłeś wolny. W ogóle musisz sobie zrozumieć, musisz zrozumieć jedną rzecz. Nie istnieje taki koncept wolności, jaki ci wciśnęli. Kiedy rodzisz się na tym świecie, od razu się rodzisz jako niewolnik grzechu. Słuchaj, to jest bardzo ważne to, co teraz do ciebie mówię. Nie ma takiego czegoś, że ty sobie, się rodzisz jako ne neutron sobie lata. Neutron jestem, neutralny. Neutron. On tak lata. Nie ma neutronów. Tam jest zabłot Diabotron, Albo Boskotron. I to jest tak. Pierwszy rodzaj zdemonizowania to są zwierzchności i naciski zwierzchnościowe. Rodzi się dziecko, ono jest pod wpływem rodziców zdemonizowanych najczęściej, którzy już mu wsadzają mindset demoniczny, i dziecko staje się niewolnikiem mindsetu tego świata. Ja robię to co chcę, ja jestem wolny. Tak, wolny. To dlaczego 100 lat temu LGBTQ tak się nie uwidaczniało? Myślicie, że tyle ich było, nie było tyle. Dlaczego? Widzicie, to są takie bzdury. Przecież teraz w ten, tych olimpiadzie, co oni robią? Facet chłopie leje babę, bo się uważa za babę. Nie wiem, czy oglądacie olimpiady. Ja nie oglądam, ale czytam, co się dzieje. Facet uważa się za transpłciowego. Strobił się kobietą. Poszedł na olimpiadę i dopuścili go do kobiet. I stanął do walki w boksie. A jak ta laska zarobiła, to powiedziała, że takich cepów nigdy nie, nie dostawała. I to jest ok. To jest niewola grzechu. Rodzisz się i jesteś w system włożony. Chłopie, już z tego memy są. Pudzianowski i Marianna Pudzianowska. Wiesz co? Lecimy, będę mistrzem świata w ogóle kobiet. Ja pójdę sobie. O. jak teraz, jaki standard tu dasz? Ale oni to jakoś umieją jakby zrobić. I ty, kiedy się rodzisz w tym świecie, absolutnie nie jesteś wolny absolutnie jesteś włożony w dzisiejszy mindset. Gdzie masz wolność, jak już ci wciskają? Jeżeli człowiek jest nieświadomy, on od razu wciska, rozumiesz? Powiedzmy o nas, topienie marzanny, Gdyśmy tam zatapiali sobie marzannę, nie pamiętacie, jak gdzieś topił marzannę? Żeby wiosna przyszła? To dawaj ją, utopimy tą marzannę! I później idą, tego już chyba nie ma, nie? Ale to było za moich czasów, to jak chłopie topiłem marzannę co roku. Okultyzm. Jakiś wzięty w ogóle ze wsi. Pogaństwo słowiańskie. Duch śmierci. I przywoływanie bytów śmiertelnych. I ja jako dziecko w tym wszystkim zamieszany, a później, czemu mam wypadki samochodowe? Czemu w ogóle zęby mam wybite? I ty mi mówisz, że ty masz wolność. I ty mi mówisz, że jestem wolny. Rób co chcesz. Jesteś albo w niewoli grzechu, albo pod panowaniem Jezusa. Aleluja. Nie ma neutronów. Jesteś albo w niewoli grzechu, albo pod panowaniem Królestwa Bożego. Nie ma takiej wolności, że ja sobie robię, co chcę. Ludzie by tak się, ja sobie robię, co chcę. Ale co chcesz, zrobić robisz, co chcesz. Jak ty nie robisz, co chcesz, to robisz to, co demon chce przez ciebie. Bo się urodziłeś, ten demon, zwierzchność już ci wpojął od małego pewne rzeczy i ty myślisz, że ty jesteś sobą. Ty nie jesteś sobą, ty jesteś zdemonizowany. Nie ma czegoś takiego, że jesteś wolny. Ty się rodzisz już w systemie. Matrix. Rodzisz się w macierzy. Te zdemonizowanie zwierzchnościowe jest na całym świecie. Dlatego Jezus powiedział: Ja jestem jedyną drogą do prawdziwej wolności. Jezus nie powiedział: Bycie dobrym. On da ci prawdziwą wolność, która spowoduje, że ty będziesz pod panowaniem Królestwa Wolności. Aleluja? Ale znowu poddałeś się panowaniu Królestwa Wolności. A nie, że rób ta co chce ta. To w ogóle nie ma czegoś takiego. No bo LGBT rób ta co chce ta, no to robią. Czyli tu się poddajesz demonicznym zasadom, a tu się poddajesz królewskim zasadom. Słuchaj, to jest wolność, a twoja wolność polega na wyborze między tym, a tym. Nie ma neutrino. Nie istnieje neutron. Mój brat kiedyś do mnie powiedział, a ja mogę tak, nie w tego Jezusa, ale tak sam po swojemu, a ja mówię, sam po swojemu to demon. Więc wolność nie polega właśnie na tym, że teraz ty jesteś wolny, rób co chcesz. Aleluja! Łaska. Ehehe. Dzisiaj troszkę pójdziemy w drugą stronę. Wolność to wybór Królestwa Szatana albo Królestwa Bożego.